W ostatnich dniach na niebie w wielu miejscach świata widać było i słychać coś naprawdę dziwnego. Były to tajemnicze okręgi na niebie, ale też niepokojące dźwięki nieznanego pochodzenia, o których głośno było jeszcze kilka lat temu, także w Polsce. Pochodzenie tych dźwięków do tej pory nie jest pewne. Naukowcy mają na ten temat wiele teorii, od faktu, że może to być wina wiatru, aż do tego, że te dźwięki pochodzą z jądra Ziemi. Jest wiele jednak bardziej alternatywnych i mrocznych teorii. Na przykład, że te dźwięki wydaje tajemnicze urządzenie, które ma posłużyć elitom na świecie w przejęciu władzy. Urządzenie to ma służyć do czynienia rzeczy, które niektórzy mogą uznać za cuda. Od zmian pogody do tworzenia hologramów. Elity światowe mają użyć tej maszyny, by wyświetlić nam na niebie przełomowe wydarzenia, które mają zmienić świat i dać im pełną władzę. Mają wyświetlić na nas kosmitów lub powrót Mesjasza, który jednak będzie tylko hologramem. Ludzie wtedy tym kosmitom lub udawanemu Mesjaszowi sami oddadzą władzę. Ale to nie wszystko, bo niektórzy te dziwne dźwięki wiążą ze znakiem apokalipsy. Otóż w Biblii mamy fragmenty, w których występują anioły, którym dano 7 trąb. I gdy każdy z nich uwalniał jej dźwięk na ziemi, działy się kolejne apokaliptyczne zjawiska. To wszystko ostatecznie zmierzało do końca świata. Fragmenty Biblii brzmią: a 7 aniołów mających 7 trąb przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił, a powstał grat i ogień, pomieszane z czerwienią i spadły na ziemię. A spłynęła trzecia część ziemi, spłynęła trzecia część drzew i spłynęła wszystka trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te, które mają duszę, i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu, i trzeci anioł zatrąbił, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód, a imię gwiazdy zowie się Piołun, i trzecia część wód stała się Piołunem, i wielu ludzi odeszło od wód, bo stały się gorzkie, i czwarty anioł zatrąbił, i została rażona trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część, i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc podobnie, i ujrzałem, a usłyszałem jednego orła, lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze trąbić. I piąty anioł zatrąbił, i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni czeluści, i otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony, i powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, by nie odbierała im życia, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze, a katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. I w owe dni ludzie szukać będą końca, ale go nie znajdą, i będą chcieli stracić życie, ale nie będą mogli. A wygląd szarańczy podobny do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju i mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez 5 miesięcy. Mają nad sobą króla, anioła czeluści, imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim języku ma imię Apoleon. Minęło pierwsze biada, oto jeszcze 2 biada, potem nadchodzą. I szósty anioł zatrąbił, i usłyszałem jeden głos od 4 rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do 6 anioła, który miał trąbę: uwolnij 4 aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. Zostali uwolnieni 4 aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi, a liczba wojsk konnicy 2 miriady miriad. Posłyszałem ich liczbę i tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki, a głowy koni jakby głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych 3 plag
została zabita trzecia część ludzi od ognia, dymu i siarki wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do węży, mają głowy i nimi czynią szkodę, a pozostali ludzie niestraceni przez te plagi nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić, ani się nie odwrócili od swoich grzechów, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. I siódmy anioł zatrąbił, a w niebie powstały donośne głosy mówiące: nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków, a 24 starców zasiadających na tronach swych przed tronem Boga padło na oblicza i pokłon Bogu oddał, mówiąc: dzięki czynimy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować, i rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Teraz przedstawimy Wam dziwne nagrania wykonane w ostatnich dniach. Zostały wykonane w wielu miejscach świata i pokazują dziwne zjawiska na niebie oraz ujawniają dziwne dźwięki. Czy to znaki końca? Napiszcie swoje zdanie w komentarzu. Test lodowej czekolady. Nowość w Polsce. Link do nagrania w opisie.